Komórki krwiotwórcze od dawcy można poprawić dwiema metodami. Przez pobranie szpiku z talerza biodrowego przy znieczuleniu ogólnym lub też przez filtrację komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej. Ta druga metoda jest stosowana w około 80% przypadków. Spokojnie sobie głęboko oddychaj, wiesz? Oddychaj, Olga. Zabieg pobrania szpiku od Olgi odbędzie się w warunkach sali operacyjnej w znieczuleniu ogólnym. Sam zabieg będzie trwał około godziny. Po tym okresie Olga będzie wyprowadzona ze znieczulenia ogólnego i po pobycie jednodniowym będzie po wykonaniu badań kontrolnych wypisana do domu. Trzeba powiedzieć, że przeszczepienie szpiku, a mówiąc bardziej naukowo, przeszczepienie komórek krwiotwórczych w niektórych chorobach jest w tej chwili jedyną metodą, w której udokumentowano wyleczenie. W dniu tym zero dawca ma w znieczuleniu ogólnym, jak najbardziej komfortowym, wykonywanym przez jak najlepszych anestezjologów. On jest znieczulony, także on w zasadzie śpi w tym czasie. Natomiast zespół pobierający, złożony z lekarzy i pielęgniarek, pracowników laboratorium, w tym czasie dokonuje zassania z kości większych, głównie miednicy, treści złożonej ze szpiku i z krwi. Grupka zerowa poszła, tak? Tak. Oczywiście nieuchronnie nasuwa się pytanie, w jakim stopniu istnieją zagrożenia dla dawcy. No tutaj trzeba by odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, czy sam fakt pobrania szpiku lub komórek krwiotwórczych stanowi jakiś uszczerbek? Na to pytanie odpowiedź jest zdecydowana nie. Z kilku powodów. Szpik regeneruje się, to jest raz. Po drugie, pobrana ilość komórek krwiotwórczych stanowi bardzo mały procent, to jest poniżej 1% wszystkich komórek i to samo przez się w niczym nie upośledza zdolności człowieka do produkowania dla siebie dalej krwi. Także z tego punktu widzenia nie ma żadnych zagrożeń. Kręcimy pierwszy worek. Panie magistrze. Kończymy. Możliwie szybko, żeby policzyli. Łącznie objętość tej treści przekracza zwykle 1 litr. W to miejsce, żeby nie było ubytku, oddaje się właśnie dawcy jego własną krew wcześniej pobraną, tak, że jak on się wybudzi, to w zasadzie w organizmie jego nie ma różnic objętościowych i on nie odczuwa tego, że miał jednorazowo pobraną dosyć dużą objętość krwi i szpiku.
inny sposób pobrania może być zastosowany w przypadku, kiedy wymaga tego sytuacja, na przykład po stronie chorego, po stronie biorcy, może to być korzystniejsze, lub gdy dawca z jakichś powodów nie chciałby być poddany znieczuleniu ogólnemu. Wtedy możemy przygotować tego dawcę przez podanie mu leków, które pobudzają przechodzenie tych komórek krwiotwórczych ze szpiku do krwi obwodowej. To trwa kilka dni, zwykle około 5 dni. I następnie dawca ma podłączone przez 2 wkłucia układ urządzenia, które się nazywa aparatem do leukaferezy. I krew jego przepływa przez taki aparat, który oddziela jego komórki krwiotwórcze z krwi obwodowej. Drugi worek 450 cm. Badania poszukiwania dawców wykazały, że w rejestrach niemieckim, amerykańskim, które dysponują bardzo dużą liczbą dawców, nie znaleziono dla naszej pacjentki zgodnego dawcy. Jedynie właśnie Olga ma taki zestaw układów zgodności, które warunkują, że może być optymalną dawczynią dla naszej pacjentki. Tak, to jest tak. Olga jest 5. polskim niespokrewnionym dawcą szpiku. Gdyby w polskich rejestrach było więcej zdeklarowanych dawców, więcej polskich pacjentów miałoby szansę na dobór idealnego dawcy. Należy się cieszyć, że wśród 10 tysięcy dawców aktualnie zarejestrowanych w Polsce jako niespokrewnieni, jest to już 5. przeszczep od polskiego dawcy niespokrewnionego, gdzie, jak wiemy, prawdopodobieństwo znalezienia dawcy niespokrewnionego mieści się w granicach jak 1 do 25 tysięcy. Kończymy zabieg. Dbamy o to, żeby nie było żadnych sińców, śladów, dlatego staramy się zawsze, żeby bardzo kosmetycznie były płucia zabezpieczone. Właściwie nie ma w ogóle śladu, prawda? Jest z jednej i z drugiej strony widać, że w ogóle nie ma śladu. Ze względu na małą ilość pobieranego szpiku, skutki uboczne dla dawcy wynikają jedynie z zastosowania znieczulenia ogólnego. Mogą wystąpić bóle głowy, nudności, wymioty i bóle gardła oraz przejściowa tkliwość w miejscach nakłuć. W przypadku filtracji komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej mogą się pojawić objawy podobne do grypy. Po zabiegu pobrania szpiku dawca opuszcza szpital po 1-2 dniach. Natomiast pełna regeneracja jego szpiku następuje po 2-3 tygodniach. Przez cały ten czas oczywiście znajduje się pod stałą opieką lekarzy i może prowadzić normalny tryb życia. Aby przyspieszyć rekonwalescencję, można przyjmować preparaty witaminowe. Thanks for your attention.